Witam z tej strony Travis the Fox, który zrobił przerwę niczym kurde Witchaven i JJ Smoker razem wzięci. Nie chciało mu się nagrywać, ponieważ stracił wenę. No jak on śmie być człowiekiem? Oraz jest ze mną kto? Jabłko. Bo zielone. Tak, który też przestał nagrywać, ponieważ tam mówi, że niby wstawia te Castle Story, ale dobrze wiemy, że Castle Story to nie jest gra, więc teoretycznie też nie nagrywa, więc taki mamy tutaj odcinek powrotny, no. Nie polecam, co mówisz. Czy też nagrywasz, Zoku? Ja wszystko nagrywam, ja teraz też nagrywam. Ja dobrze, nagrywam, no to ready. Dla dzieci, family content. Ready, steady. Zatwierdzam takie opcje, które na nowej są mapce, jaką jest Power Core. Proszę ja jestem strzelcem i będę strzelał. Proszę bardzo, Zoku, spójrz na mnie. Shoryuken. Jak się robią emocje w ogóle? Z. I w dół. Tylko pewno sobie nie ustawiłeś przed... AJ, pomóż mi! Możesz to przerwać strzelając. Masz rację. Zapomniałem o takich opcjach. A już miałem taką nadzieję, że Zoku nie ustawił sobie tej opcji przez te wszystkie miesiące. Nie, ja to się sam ustawiam, więc nie ustawiałem gościu. Ustawiłeś, tylko nie pamiętasz. Nie ucz Zoka dzieci robić. Nie ucz Zeta tańczyć, kurwa, rumby. No i dobrze, tam jesteśmy praktycznie parę dni przed nowym update'em, gdzie ma być dodany karabin snajperski AMR z jedynki. Czyli to jest taki Barrett 44M, czterolufowy shotgun, dubeltówka, znaczy no czterolówka w tym wypadku. Oraz taki śmieszny, fajny gauntlet dla berserka, który będzie uderzać pneumatycznie. No i będą dwie mapki. Pierwsza to będzie taka fajna, w końcu objective oficjalny, będzie z Lionheartem z pierwszej części, czyli takim właścicielem parku steampunkowej rozrywki. Rozgrywki. Oraz będzie jeszcze, kurde, Słońce, Saturn, kurde, kosmosy, nie wiadomo co to będzie, ale tak wygląda śmiesznie to na obrazku, więc czemu nie? Nie wiem, o czym mówisz. To dobrze. Mój drogi przyjacielu, tutaj został dodany fajny karabin, który nazywa się MAG-10. O proszę, chodź do windy. Tam amunicja jest. Aha, fajna winda. No masz worek na głowie, pomidorowy. Bo to są specjalne skiny, których ty nie odblokowywujesz. Wow, to są generatory, które podtrzymują tarczę życiową planety przed najazdem ufolutków. Nie, to po prostu jest Rosja. No, to czemu nie ma budki? Sector 7. Nie mam pieniędzy. No nie mamy, bo to dopiero pierwsza fala. Ja sobie uzbieram 1100 na swojego Maca 10. Będę mógł sobie wpierdalać Hesburgera jednego. A ja sobie kupię jeden magazynek do mojego Winchestera. No to chodź, bo tutaj jest ammo boxik, może zdążysz. Lecę. Idę. O Jezus. Patrz, to jest współczesna klatka dla kota, patrz. No nie spierdoli. No. A, zostało, widzisz tak... Robak! Co ci jest? Patrz, tu współczesna klatka dla kotów. A, piękna, oczywiście. Nie? Zajebiste. Podoba ci się? Nie, jest okropna. Mi się podoba, jest bardzo ładna. Opowiadaj, przyjacielu mój dobry, jak tam w twoim życiu, bo dawno się nie widzieliśmy. Ja na przykład na studiach mam totalne wariacje z moimi uczennicami, jakie tam są inne w mojej grupie, bo jestem jedynym facetem w swojej grupie, to trochę przykre. Pomóż! Aha, pomóż, dobrze, to jedyne co masz do powiedzenia, tak? Ciągle mam ci pomagać, to zero, kurde, dziękuję ci Zoku, dziękuję ci Travisie za to, że mi pomogłeś, bardzo ciężka to była sytuacja, w której wymagałem twojej uwagi. Nie, jedyne co powiesz to tylko takie, chodź ci w dupę, nygusie. A ja tam zaraz, czemu uważasz, że jestem taki niekulturalny? Ja jestem bardzo kulturalną personą i nagrywam bardzo fajne family contenty. Przed chwilą ogarnianie tym speakami też pokazało. Nieprawda to. Ja jestem bardzo kulturalny. Ja propaguję miłość, wierność. Tak? I faszyzm na przykład. Miłość, wierność i faszyzm. No ten czas bawiciela w pigułce. Nikt tam tego nie słyszał. Widzisz, tutaj taki jesteś bardzo jak Remigiusz Maciaszek w swoim Zagrajmy w horrorki. Taki wymuszasz jedną emocję krzyku, tak wiesz, musisz zebrać troszeczkę dużo pieniędzy od YouTube, od swoich widzów, potem troszeczkę kawą musisz się narobić. Ja nie mam pieniędzy od widzów, to jest najsmutniejsza prawda. Kto ma w tych czasach? Ja nie mam pieniążków, ja to robię tylko z pasji czystej. Barbecue. Ponieważ ja bardzo lubię nagrywać materiały z gry wideo na YouTube'a. I chciałbym, żeby mnie oglądała chociaż 1000 osób, to jest takie moje marzenie, więc ciśnijcie subskrypcję.
1000 subów jest, ale nie ma wyświetleń. A ja zrobię przerwę. Prawie 3. Podniosłem ci ammo boxowy. Chociaż wiesz, jak sobie tak odcinka nie wrzucam przez 2 tygodnie, to te 500 wyświetleń jest na odcinku. Tak, bo się nagle wszyscy aktywują. No właśnie, to jest takie, o nie, doceniamy go wtedy, kiedy go nie ma. Proszę bardzo, Mach 10 SMG, które strzela pociskami wybuchowo-ognistymi. Turcja! W ogóle ostatnio ten, jak sobie na teście siedzę, to taką nową znajomą tam na teście, nie? I ona ten, zobaczyła tam naszą serię z Magiki. O Jezus. I mówi, że no po prostu umiera ze śmiechu i później wysłała tą Magikę swojej starszej siostrze, która ma 27 lat. I ona cytuje nasze teksty, jak kurwiu i takie inne rzeczy, nie? Co? Mówi, to podoba, czaisz? Z jednej strony fajnie, bo... A! Włączę! Kurwiu! Taki... No, ojej, ale ci tu ciężko, bo ktoś by mógł ci na przykład w tym momencie pomóc, ale nie, no została ta osoba spalona. Aj, tam zaraz spalona. Ale jest na jednej mapce coś takiego, że jedna pułapka zabija od razu towarzysza, więc... Potem możemy ci pokazać. Mnie coś gryzie. Tak, mnie coś gryzie. Pajączyk. Czy już masz z tego nowego Centerfire'a? Masz nowego Centerfire'a. Oczywiście, że mam. Nie wiem, czy jest nowy, jest ale nowy. Fajny. A ja się bawię swoim SMG. Nie jestem fanem, ale hej, dodali to, czemu nie? A to jest o wiele lepsza broń na przykład na takim słocie. SMG mówisz? SMG. Plecki. Co mnie kurwa trzyma? A, dobra. Obracam się w trzy strony i nic. O nie? Czy widziałem pierwsze z mury? Tak, widziałem pierwsze z mury. Do KF-a także będzie dodany tryb Infamy, czyli tak jak było w Payday. Family 1. Content, czyli wszyscy będą wybuchać misiami. Nie. Infamy działa w taki sposób, że jak masz 25 level, to wtedy możesz sobie wyzerować te levele i za to dostać tryb prestiżu. Że będziesz miał takie specjalne skiny i specjalną ikonkę wokół swojej postaci. No i jest to na pewno fajny powód, żeby grać znowu w tą gierkę. To mi się to bardzo podoba, szczerze. Czyli uważasz, że już nie ma sensu grać w tą gierkę? W tym momencie? Tylko żeby nagrywać i mieć pieniądze z YouTube'a. A że ich nie mamy, no to na jedno wychodzi. To zostaje tylko jedno, co? Tak. No ty kurde, dostał mnie! Weź go, znożam go! Tam dostał 4 kulki w głowę. Jeszcze nie umarł, ale piątek. Chodź do mnie. Przyjął. Grypsujesz? Psst. O kurde. Nie wiem, czy ja mogę takie rzeczy robić, właśnie na policję pójdę. I wtedy ja wszystko będę, bo ja się spanikuję i koniec. Wszystko będę. Piękne są te przejścia między windami. O, idę po amunicję. Proszę bardzo. Szynkus. Tak, Szynkus. He? Szynkus, nie Szynkus. Kościół. Tyle amunicji mi starczy. Generalnie to całkiem mapa ciekawa jest, chociaż tak każdy ją już zna i pewnie wie o niej wszystko. Nie, ona dopiero co doszła. O, broń. Pistolet medyczny, przyda się. Danke. Danke Schussel. Czy jak to się tam mówi? Danke Schin. Boże, jutro mam korepetycję z francuskiego. A francuski? No, dowalili nam w trzecim, jako trzeci język właśnie na studiach teraz. Nie powinniśmy czegoś takiego mieć. Jaki masz drugi, rosyjski czy niemiecki? Jeden, no hiszpański już mam pozaliczany, bo to były 2 semestry, teraz mam mieć francuski, no i facet zauważył, że nas z uniwersytetu strasznie wychujał w dupsztala, o, z krakę, dlatego powiedział takie, słuchajcie, weźcie, zróbcie po prostu 2 takie prace i tyle w temacie, bo widzi, że dosłownie byśmy umarli, gdybyśmy mieli nagle, kurde, mieć niesamowicie jaki poziom z francuskiego. Bo niestety dołączyli nas do jedynej grupy, jaka była, z osobami, które już miały w poprzednim semestrze francuski, tak więc oni są już wysoko ponad nami. Pamiętaj, omlet di fromage. Wiesz, że przez cały okres nauki nie zapomniałem o tym memie? To jest najlepszy mem z najlepszej bajki, jaka istniała na Fox Kids. Nieprawda, najlepsza bajka, jaka istniała, to były te klan na drzewie. To też, ale to było współczesne już. W ogóle, Gareth, jak teraz te filmiki, gdzie tam przerabia te dźwięki Edków, że tam są bluzgi. A, wiem. To tak mnie nakręcił na to, żeby znowu Edków sobie odpalić. Jezus, jakie to jest genialne. Edki zawsze były dobre. Ale nie były jakoś przesadnie wulgarne, ani jakieś propagujące nienawiść, czy znaczy, inne takie rzeczy. Edki ogólnie są zakazane w niektórych krajach, ponieważ one promują w młodych umysłach hazard oraz ten, szwindlowanie pieniędzy. No bo Ed. Patrzcie, kurde! Eddie. No, Eddie zawsze tam kombinował sobie, no to pazerstwo promuje. Czy... Takie...
Co za głupota. To już mnie bardziej, szczerze mówiąc, jak już mamy o tym mówić, to jak sobie oglądałem na przykład Świat według Lwiczka, nie? To on tam sobie w jakimś odcinku postanowił, że będzie sprzedawał lemoniadę po prostu w budce. Taką subudkę zrobił i sobie sprzedawał lemoniadę, nie? Cytryna, woda, te sprawy. Ludwiczek no. Promuje nadwagę. Nie wiem, to też, ale chodzi o to, że oglądając Edków nie miałem żadnych takich przejawów chęci zrobienia czegoś w realnym życiu z serialu. A jak oglądałem Ludwiczka, to właśnie miałem wręcz przeciwnie. Kiedy on sobie właśnie tam stworzył tą swoją śmieszną budkę z tą lemoniadą i sprzedawał to normalnie na ulicy, co jest generalnie nielegalne, to ja miałem też ochotę coś takiego zrobić, więc teraz... W Polsce jest nielegalne. To? No, a gdzie mu oczy moje, mówię, no. A i właśnie to jest to. I co tu, kurde, bardziej propaguje, nie wiem, więzienie? Propagowanie więzienia. Proszę bardzo, to jest Husk Cannon. Nowo dodana brońka, którą tam pewno widzieliście już w Gareta, Zoku natomiast jeszcze nie widział, więc może sobie zerknąć. Która ma niedorzeczną ilość amunicji. LOL! Hadouken, gościu! To jest broń Haska, którą on ma na ręce. Hadouken. Tak. No i ona jest najpotężniejszą bronią w tej grze na ten moment. Czy to na podpalaczu, czy... O, znajdźkę. O Jezu, jakie to głośne! Ej lol, patrz, to jest kolej z mojej zbroi. Tak, bo ty masz Horzain Unit Sud. Horzain. Patrz, jak mnie wsiąknie. Kurwa. A już chciałem być taki fajny. Musi się odładować. Nie działa? Nie wywalił. Dobra, tyła nic nie ma, ale ja kocham slow-mu. To kurde, Ballet Time w wszystkich na świecie jest zajebisty. Ballet Husk. Ballet Heim. Heim. Tak. Coś tam do Terrali w ogóle dodają nowego? Co nowego? No nie wiem, jakieś update'y są, się zbliżają, czy coś w ten deseń? Czym? No do Terrali! A to no nie wiem, no. Coś tam niby dodają, jakieś tam efekty graficzne, fizyczne, że sobie drzewko na przykład wyrasta na twoich oczach, co wcześniej nie miało miejsca, albo... Albo że właśnie z pukając liście, czy nam niszczyć drzewkę, spadają... O, to dobrze, że pukając liście! Spadają po prostu z drzew liście, nie? Nie to wiem, nie miało miejsca. Kiedy jesteś zauroczony w driadzie i pukasz liście. He, he, he! Wybacz, musiałem zrobić ten żarcik, bo tak wiesz, muszę utrzymać poziom niskiej widowni na moim kanale. No właśnie, a czemu to musi odbijać na moim, kurde? Nie wiem. Patrz, kurde! Jeb, ich kurde, Skrejk nie żyje. To na flashpoundy też niesamowicie działa. Kurde, jak ja nie widzę tych pająków! O nie, przeklnąłem, koniec z pieniędzmi. Aha, i tak ich nie miałem. O kurde, ale to jest zajebiste ten. Ta broń. No, Husk Cannon, a jeszcze on ma tak dużo amunicji. On ma 290 amunicji. I to jeden pocisk zabiera jeden, więc... Husk. Spokojnie, ja tu najpierw się... Puść mnie! Swoimi zajmuję. Aj, dostałem tak prosto w rib, chciałem. Od czego masz mnie? No właśnie. Pstryk. W następnej fali nie wiem, kim sobie zagram. Oooo, Flem, patrz mi, Meatpass też pomocy! Oj, to duży. No to tak, tyle. To jest aż tak potężne, bo to ma same obrażenia od wybuchu. To nie tak, że ja mu strzelę po głowie cały czas. Nie, to nie było widać na nagraniu, więc tam cicho. A u ciebie jest kiepska, tak. Kiepska jakość zresztą, albo jest kiepska... Ja mam kiepską! Nie będziemy tak rozmawiać. To ja mam tu już full quality 60 FPS-u Family Club. Tak. U ciebie albo jest kiepska jakość, albo masz widzów, którzy mają internet z Bombaju, bo cię oglądają tylko właśnie w takim kurde Nigerlandzie i muszą odpalać sobie w jakości 7p. Taki jesteś właśnie wulgarny i ja nie nie polecam takiego kanału. Proszę, daję ci pieniądze i już mogę cię obrażać. O, dobra, teraz możesz. Oto jak łatwo kupić kolegę. Kup sobie ten armor. No, będę musiał kupić armor. I fajnie by było sobie kupić Railgana potem jeszcze. Bo ja kocham Railgana. Railgun jest zajebisty. No to ci się spodoba, bo ta nowa snajperka ma być potężniejsza od Railgana i zdaje niedorzeczne obrażenia. Ale gościu, Railgun robi... No to ta będzie robić takie... Kurwa, uśliniłem mordę, chciałem zrobić po... Czekaj. Aha. To będzie, taki będzie dźwięk przy niszczeniu czaszki kościowej, tej. Czaszka kościowa. Dobrze. A powiedz mi, jaka jest inna czaszka na świecie? Nie wiem, na przykład czaszka ludzka, albo czaszka zwierzęca. No to kurwa, każda z tych czaszek ma kości. Nieprawda, kłamiesz. Kość tak? To wapno.
Proszę przestać mówić jakieś rzeczy. Czyli dochodzimy do tego, że kość jest kością, ale nie jest wapnem. Dobrze wiedzieć, wiesz? Naprawdę potrzebowałem takiego realization życiowego. O, uważaj. O, dostał stona na ryj. O kurde, nieumoroczny strzał? Jadżyria! Jestem bardzo moje ciekaw prawa. Tych nowych przeciwników. Tak, moje prawa! Oprócz tego bardzo chciałbym nagrywać Vermintide 2, moi drodzy widzowie, jednakże problem jest taki, że moja karta graficzna pozwala mi na ten moment grać na najniższych. Tam już kurde wszystkie postacie na 30, DLC-ki jakie będą to od razu kupuję, wszystko, ale najpierw... A to nie jest... Czekaj, to nie nagrywałeś jakiegoś właśnie moda, takiego jakby Left 4 Dead? Czy w prehistorii? Co? To nie jest właśnie to? Stary, to jest oddzielna gra w świecie Warhammera. Tylko po prostu na tym silniku zrobiona. To jest oficjalna, pełnoprawna gra. No bo ja tam z tego co mówiłeś, to jest taki Left 4 Dead, tylko w średniowieczu. No bo tak ludzie to nazywają, a jak ci opowiem jak ta gra wygląda, to z niczym nie skojarzysz. Więc ci mówiłem po najprostszej linii oporu, że to jest Left 4 Dead z mieczami. No tak, bo taki jest w sumie. No i o tym mówię. Za tobą. Ła. Za tobą. Nieprawda. Czarny. M14 mbr. Dobra, leży. O nie, Jerry'a! Proszę. Kurde, ale fajnie sobie także po prostu posiedzieć, bo ona jest po prostu satysfakcjonująca. Tak sobie schodzisz, strzelasz, czy sobie nie musisz się jakoś bardzo skupiać na tym? No, gramy na hardzie, więc tam wiesz. No hard z definicji powinien być trudny. Ale bo ja, jeżeli jesteś dobry, to jest dla ciebie łatwy. To też jest w sumie racja. Tu przynajmniej ja tam nie ma zjebanego... Nie jestem jakiś, ja tam nie jestem jakiś niesamowicie dobry. Ty to pewnie kierujesz więcej niż ja. Zobaczmy zabójstwa. Ale patrz, że jestem podpalaczem, no to... Tym bardziej ty masz większe doświadczenie, level i w ogóle takie rzeczy. Ja no czasem, ja w tym nie gram tyle, co ty. Moja ulubiona rzecz, jaka jest właśnie z Haskanon, nie to, że on jest kurewsko potężny, to można go jeszcze nosić z miotaczem ognia. Na maksymalnym udźwigu. I to jest to, bo dział mikrofalowe możemy albo ze Spitfire'ami, albo z shotgunem. Ewentualnie tą pierwszą brońką. Ale... No kurde, miotacz ognia i Haskanon, który jest potężniejszy w 100% od działa mikrofalowego, no to jest piękno. A ja sobie kupiłem Kusię i będę strzelał! Bardzo pamiętam dobrze. Te czasy jak Kusza w pierwszej części KF-a, jak się... Jest jak Skip się Trader. Escape i Skip Trader możesz nacisnąć. Po prawo. Faktycznie. Pamiętam jak właśnie w pierwszej części, jak była luneta na Kuszy, to tak strasznie spadały FPS-y przez to. Pamiętam czasy pierwszej części, jak nie chciałeś zalewelować żadnej postaci i potem się śmiał z ciebie Karet i Diego, że nie masz na katanę. Boże, to wtedy powstał ten mem, że bieg z kataną na Flashbounda, no nie? Nie, to było w KF-ie dwójce, jak nagrywaliśmy ten z Diegiem i Garetem właśnie sobie tam odcinek w dwójce. A to też. Boże, i oni wtedy z tym Dark Soulsem cały czas, kurde. W ogóle... Jezu! W ogóle Diego strasznie odwalił, tutaj się troszeczkę pośmiejemy, ale przyjacielska beka. Kupił sobie preordera Dark Soulsa Remastered, a to cały internet huczy o tym, że to jest jeden wielki skam, bo tam nic nie naprawili, FPS-ów masz dalej 30. Dalej te same bugi, te same błędy w teksturze. Praktycznie pogorszona część, no nie? A podjeżdż za nią pełną kwotę. Jest o wiele gorsza od oryginału, a powinien to być remaster. I teraz to jest jeden wielki skam w internecie i wszyscy o tym gadają. I takie, Diego, ale czemu to kupiłeś? Czy ty nie sprawdzasz internetu? Nie chcę cię przyznać, że nie. I takie, ja mu wysyłam tylko filmik za filmikiem i nagle mi wyjeżdża z tekstem, że o, bo ludzie nie wiedzą, jaka jest definicja remastera i ludzie tego chcieli. Proszę. Puk. O, oczywiście, przyjacielu, kolego. Travis de pokojówek, Fox. A! Jak będziesz mieszkać ze współlokatorami, to będziesz wiedział, o co chodzi. Gościu, ja sobie porządek trzymam non-topper. Więc ja nie muszę, wiesz, nie rozdzielać. Nie mów do mnie po kaszubsku. A jesteś kaszubskim. Jezu, kurwa, przestań ty mylić kaszubski z śląskim, gościu. Teraz po prostu że kaszubski. A debil, straciłem HP przez ciebie. Wiem. Gryja ci wcięgło. Wciągło. Taki kurde, Liz jest przed wiatrakiem takim biurowym, z drugiej strony podchodzi i go wsiąka ryje.
I tak zostaje tylko ogon, nie? Jak go mieli tam jeszcze. Taki Happy Tree Friends, kurde. O Jezus. Dobry, o... dobra bajka. Ale żeś teraz odkopał dosłownie. No, ale ten, ten. Czekam na fanarty Travis the Mind Fox. Co? Mind, wiesz. Jeżeli nie znasz słów po angielsku, to nie próbuj na siłę. Travis the Mind Fox, Travis the Mózg Fox. Proszę, patrz ile pieniędzy ci daje. Nikt nie potrzebuje pieniędzy. O, jeszcze patrz, NFZ, AIDS w dupę. Bardzo dobrze. Proszę, 200, 280, kurde, pocisków, a nie 290, ale... Boże, genialne są te tutaj przejazdy. To mi mocno, to taki trochę Alien Swarm. W tym no momencie. W sumie, tak można powiedzieć, no. Tak klimatycznie trochę. Teraz. Przygotuj się. Czwarta fala końcowa. No tak, mówię, teraz boss. Ja nie zrozumiałem, co powiedziałeś w sumie. Powiedziałeś to tak szybko, że wiesz, taki rap god, więc nie zrozumiałem. Tak. No kurde, a chciałem, żeby Abominacja poszła albo King Flash Poundów. Bo oni mają teraz nowe utwory. On nas zabije. Nie, dlaczego? Bo ja go nie lubię. Come out! No to jeżeli go nie lubisz, to ty powinieneś go zabić. To będę już się starał to robić. Co to jest? Uważaj! Granaty! Panie, ja się niczym nie przejmuję. Ty widzisz, co ja mu robię? O, uwaga, biegnie se. Dobra, wypierdolił się na ryj. Co kurwa? W Auschwitz nie mieli czegoś takiego, co? Ała, ała, plecki. Już granat pod nogi. Wypierdalaj. Zjebał się. No co kurwa, Polaku, świeżaku? Gaz! Dobra, granat. Zjebał się znowu. Uwaga, bo granaty w każdą stronę. Ma ten swój karabin, się, że trt, trt. I koniec po bosie. Jak widzicie, Husk Cannon wcale nie OP broń, wcale nie powinna dostać nerfa. Bardzo dobra broń. I Shoryuken. Co to było? Takie robisz Shoryuken, a to wygląda jakbyś mi kamieniem zajebał. Rzuciłem takim kamieniem, jak nie wiem, jak The Forest. Takie... Uff, stron to policja, jeb, doj kobiecie. Fajnie, dostałem nowy przedmiot, miażdżyciel. Kryzys. Wysłużony. Bardzo dobrze. No nie, źle. Jestem player 812, ja powinien dostać coś lepszego. No to teraz świąteczna mapa, jaką jest Krampus Lair. Krampus Lair. I to będzie w kolejnym odcineczku, tak więc do zobaczenia. Dokładnie, więc zostawcie wszystko po sobie. Pa, pa.